Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat. Otrzymuję od Was bardzo dużo pytań odnośnie tego, u kogo w Polsce warto się leczyć. Czy są w Polsce specjaliści, którzy podchodzą do człowieka holistycznie, całościowo, podmiotowo, którzy łączą metody konwencjonalne z metodami niekonwencjonalnymi. I dlatego właśnie nagrywam ten filmik w odpowiedzi na Wasze pytania. Zaprezentowane przeze mnie osoby na pewno właśnie tak podchodzą do człowieka, który warto korzystać z ich usług, są godne i warte polecenia, ale również nie tylko ich usługi, ale również strony internetowe, ich profile facebookowe, jak i również książki, e-booki, audiobooki, podcasty, jak i również inne ich publikacje, profile YouTube'owe czy jakieś tam inne ich filmiki. Na pewno przyszło się też na aktualizację tego filmiku, ale na dzień dzisiejszy są to osoby takie jak pani Monika Skuza, pseudonim MS z portalu tłustyżycie.pl, pani Iwona Wierzbicka, pseudonim Ivan z ivandieta.pl. Również polecam szkolenia, warsztaty i wykłady pani Iwony i książki, które napisała. Panie Emilie Ptak-Kasica i Paulinę Ichnatowicz z medfood.com.pl i również polecam szkolenia, warsztaty, wykłady. Panią Urszulę Forenz z Instytutu Zdrowego Żywienia blogspot.com i również szkolenia, warsztaty, wykłady pani Urszuli i książkę pani Urszuli. Panią Natalię Ulewicz z nataliaulewicz.pl. Panią Monikę Piasecką z paleostrefa.pl i również szkolenia, warsztaty, wykłady pani Moniki. Panią Dorotę Traczyk z dieta-sportowca.com.pl i również szkolenia, warsztaty, wykłady pani Doroty. Panią Aleksandrę Panasiuk z dietetykpanasiuk.pl. Panią Agnieszkę Ciechońską z lawita.org.pl. Panią Martę Dul z poradniaharmonia.pl i również szkolenia, warsztaty, wykłady pani Marty. Panią Agatę Rafalską z naczyniapołączone.pl. Ale również pana Jerzego Ziemię, autora książek Ukryte Terapie z ukryteterapie.pl, jak i również warsztaty, wykłady, szkolenia pana Jerzego. Pana Jakuba Mauricza z mauricz.com i również warsztaty, szkolenia, wykłady pana Mauricza, jak i książkę pana Mauricza. Pana Dawida Białowąsa z barbelkitchen.pl i również szkolenia, warsztaty, wykłady pana Dawida. Pana Kornela Cebulskiego z joannagruszecka.pl. Pana Jakuba Jarosiego, pseudonim Jamaja, z fanpage'u facebookowego Witerianizm Paleolityczny. Tak jak powiedziałem, na pewno przyszło się na tę aktualizację tych osób, bo wiem, że w Polsce jest o wiele więcej dobrych, prawdziwych specjalistów, tylko ja o nich obecnie teraz nie wiem, tak? Te osoby, które mam tutaj, na pewno polecam za nieręczne. Również te osoby możecie na dole zobaczyć pod filmikiem w opisie filmu, ale i też inne polecane blogi, strony czy portale internetowe, z których warto korzystać, warto czerpać wiedzę. Cóż, życzę zdrówka, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!